Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Twierdza Krzyżowiec, nowy szlak, misja 70, dogodne miejsce. I patrzmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj dwóch sojuszników na czterech przeciwników. Wow, nawet tak można by powiedzieć, troszkę się zrymowało. Sytuacja wygląda tak, dostajemy 7 tysięcy na początek, oni dostają po 20 tysięcy. Tak naprawdę nasz broni Król Filip i Lwie Serce są na froncie, można powiedzieć, zanim w ogóle ktokolwiek do nas dojdzie. My jesteśmy w międzyczasie bronieni, więc jest git. Tutaj powinien być jeszcze jeden przeciwnik, ale go nie będzie. Więc zobaczmy sobie, co możemy tutaj pobudować. Zaczniemy od jakiegoś jedzenia na początek. O, jak miło, że tu nawet jestem w stanie zmieścić. Czy dam radę? Wtedy jakbym jeszcze zmieścił tutaj na piwo, to byłoby po prostu złoto, nie? Dobra, to postawimy tutaj. Może w przyszłości się tutaj coś zmieści. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Tutaj ja się chyba będę musiał z tym gościem na dole lać. Nie wiem, kto tam jest. Ale chyba tam jest przeciwnik w postaci. Przeciwnik w postaci szeryfa, tak, tam jest szeryf, więc my tutaj wlatujemy z wieżą jedną, drugą. Stać nas to, budujemy. Na razie na szybkość nam to tutaj, a nawet więcej, bo potrzebujemy kuszników. Dobra. Tu już widzę, pobudowali nam, nie wiem dlaczego, nasi sojusznicy tutaj w tych miejscach, gdzie moglibyśmy my coś zbudować. No ale dobra, niech mają. Trzy poleciały. Myślę, że damy tutaj. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli oni będą gdzieś tutaj po drodze musieli to zbierać, to myślę, że dotrą. O, dobra, fajnie, że coś tam było pozbierane. Tutaj postawimy z piwem dwa razy. Piwo zacząć można już też przerabiać. Potrzeba drewna. Dobra. Jak możemy pomóc? Jest to zrozumiałe. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Przygotowany. Nie wiem, dlaczego on tu do nas przybiegł, no, ale okej. To zaraz poleci na zero. Ale jeszcze nie, bo nie przynieść sobie tam piwa. Czekamy na ten, dobra. Z czym zaczniemy to w ten sposób, bo chcemy, żeby tu przejście cały czas było. Lecą kusze. Aha, czyli... Ej, powiem wam, że fajnie zrobił tą bazę, bo jakby nie patrzeć, o, teraz, żeby przejść do nas, to muszę zabić Króla Filipa, bo mamy siedzibę otoczoną, chociaż nic żeśmy jeszcze nie zrobili, nie? Śmieszna sprawa, ale najważniejsze, że działa, nie? Dobra. Następnie, co my teraz musimy sprzedać, to co jest, jedzenie tutaj całe. O, ja jeszcze nawet tego nie zrobiłem? A, to ciekawe. Myślałem, że już gdzieś tam to miałem, ale nie, dobra. Czyli jedzenie na zero. Tutaj wyprzedajemy. My postawimy sobie gdzieś... Aj, troszkę źle. Mało brakowało, było dobrze, ale niestety. Zrobimy w ten sposób. Okej. Tutaj jedno, drugie. To jest ogólnie na sprzedaż wszystko, co tu będzie wyprodukowane. Więc to tam bez większej różnicy. Dobra. Dobra, my to potrzebujemy na pewno. Więc raczej się tutaj tym nie podzielimy. Bot chyba to zburzy. O, może jednak nie. No ale dobra. My tam przejście zrobimy. Trzeba coś zbudować? Czekamy na kuszę w tym momencie. Dobra, niech to będzie gdzieś tutaj. Zwłaszcza, że on może. Czemu on tutaj tego nie zbiera metalu? Nie rozumiem. Dziwna sytuacja. Kupmy sobie te kusze. Będziemy mogli rzucić kuszników tam na wieżę. Dobra. I zaraz tam wskoczymy, jak tylko będzie taka możliwość. Chociaż ja tam widzę, że on już tam z katapulty robi. Niezbyt to jest dobra wiadomość dla nas. Dobra. 28 idzie na górę.
Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Tarcza przygotowana. Wolałbym was tak złapać, żebym mógł was rozłożyć. Dobra. A, źle postawiłem przez przypadek. Ma być to. Przygotowaliśmy narzędzia. Zajmuje stanowisko na maksymum tego urządzenia. Potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Mam nadzieję, że uda się wejść. Dobra. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Na ramię broń. Określić zasięg. Tarcza przygotowana. Określić zasięg. Tarcza przygotowana. Określić zasięg. Latami do boju, sir. Określić zasięg. Ja bym chyba jeszcze jeden gdzieś tutaj wrzucić wieżę najlepiej. Wiadomość od króla. Zaczyna nam brakować towaru. Żądamy, byś wysłał nam następujący. Ruszać się! Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Uwaga! Potrzeba nam broń. Zaraz będę musiał do niego, właśnie do Filipa, wysłać jakieś wsparcie. Chociaż w sumie. Zaraz się okaże, że oni ich tu pocisną, nie? Według jaja. Ale tu kusznicy weszli, więc oni się już zajmą tym. My wejdziemy tu na górę. Zniszczcie to. Szkoda, żeby on marnował po prostu mój czas tutaj i surowce. Dobra? Zwolniony ze służby. Ale żebym odwalił. Łaskawość? Trzeba coś zbudować? Nie o to chodziło. Co mamy zbudować? Zajmuję stanowisko na jak tam jabłka? Dobra, jabłka na sprzedaż pójdą. Miss klika dowaliłem niezłego. Określić zasięg. Sięgniecie? No i podoba mi się to. Długotrwały ostrzał po prostu jest w stanie zniszczyć każdego. Zróbmy to inaczej, ja to muszę zabudować od razu. Żeby on po prostu tu już nie próbował budować, bo będzie tracił kasę na to, wiecie o co chodzi? No właśnie, o to. Nie można tutaj tego zbudować, możesz na was liczyć. Prosta sprawa. Dobra. Z przejściem musi być. Dokąd idziemy? Buka z was. To pogrom. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Co? Zawsze, no dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, wszystko jest moje. Możesz na nas liczyć. Nie ma sprawy. Tą korowę tutaj on nie potrzebuje, żeby była. No, tutaj trochę tak nie za bardzo widzę, nie? Dokąd tu pestka? Będziemy to zrównać z ziemią. Zawsze to. Dokąd tym razem? No, mamy to. Ajajaj, szkoda, no bo tu bym budował, zobaczcie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Tylko, co mamy za... Prosta sprawa. Za mało pracowników, aby ten obiekt. No i elegancko. Co jest trochę dziwne, bo dobudowałem parę, myślałem, że starczy. Jesteśmy atakowani. Dobra. Okej. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Pogrom. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Radować tych puszników, to wyślemy im tam na pomoc ich. Dobra. Kmieć jest już w... Wiadomość od króla Filipa. Jestem otoczony. Wyślij swoje armie na pomoc. No właśnie, już wysyłam. O, tu jego zamek jest cały czas orany. I ja po prostu w pewnym momencie będzie miał na takie, na tyle duże straty, że przestanie się odbudowywać, nie? No, na razie niech oni ostrzeliwują. Dobra, zobaczmy.
Co tutaj dalej można zrobić? Tak, na pewno to zlikwidować. Ja wiem, że on tam akurat robił, no ale trudno już. No, tak mówiłem, zmieści się tu jedno. A, tutaj się to nie zmieści, więc... Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No dobra, niech będzie to, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo zapcha mi ten. Zapcha mi skład zapasów pewnie zaraz. Tu można było to lepiej ułożyć, ale ja już się tam nie będę wpychał na niego, bo to nie ma sensu. To jak się napiją, to się w tej smole utopią. Dobra, to likwidujemy. O, możemy sprzedać w sumie te rzeczy, co nie sprzedaliśmy, czyli na przykład chociażby smołę. Dobra, to na razie leży tutaj, tu do sprzedania idzie to. O. Wiem. To też poleci, to też. Tutaj kurz, dokupimy sobie kilka. To trzeba sprzedać, bo tego i tak nie raczej nie będę używał już. Zobaczmy, jak te zamki tutaj wyglądają. Dobra. To dosyłamy jako wsparcie. Kilku inżynierów do zrobienia tarcz. Tarcze wrzucimy tam do Filipa na górę, żeby go broniły. Jakby dało radę, to normalnie się tu przekopał i go załatwił, nie? No skubany, bo on tu strzela cały czas. Ej, a ja mógłbym zrównać ten zamek z ziemią od siebie. Wiadomość od lwiego serca. Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Jak to wygląda? O, widzicie? No te krowy się nie wyrabiają jednak, co tu są. Trzeba ich dobudować trochę. Siedziba otoczona. A, odbudował chyba. No dobra. To co? No to lecimy chyba tutaj z... Dobra, najlepsza rzecz, czyli katapulty. Plus jedna ta, okej. Okay. Zobaczmy. Tu chyba trzeba było wrzucić na górę kilku kuszników. Ale śmieszne, ja dopiero co go wiecie. Kasowałem, no można powiedzieć porządek na nim robiłem, nie? No dobra. Jedziemy. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Tutaj tarcza, tu ten, trzeba będzie ostrzelać go. Ale ma taki zameczek malutki, można powiedzieć, ten wezyr tym razem. W sumie nawet dobrze, bo jeżeli by dowalił tutaj wielki zamek, to oni by się poblokowali, a w tak, w ten sposób się nie poblokowali. Ale ja nie wiem, czy on tu nie mógł wykopać? Bo zobaczcie, to jakoś tak śmiesznie to wygląda, jakby coś było nie tak. A, ja nie wiem, czy ja ten. Chodzi na to, że ja stracę te. Najgorsze, że to wszystkie nie strzelają jeszcze do tego. Katapulta uruchomiona, przygotowana do miotania, mój panie. Przygotować katapult, zrobimy co w naszej mocy. Kurde, nie widzę tego, żeby strzelić tam. Wiadomość od wezyra. Zostaw ten zamek w spokoju, ty nędzny zakuty łbie. Aj, no nie widzę tego naprawdę. Uruchomiona, przygotować katapult. Tragedia. Oni zginą zanim coś rozwalą. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Przygotować katapultę. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Przygotować katapultę. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Przygotować katapultę. Potrzeba kamienia. Przygotować katapultę. A nie wiem, czy zaraz ci nie rozwalą ich. Jestem otoczony. Dobra. Pojechał sobie. Przygotować katapultę. Katapulta przygotowana. Niech tu stoją. Wasza łaskawość. Potrzeba nam nowych rekrutów. Wasza łaskawość. No tak, oczywiście. Ten jak zawsze tutaj musi być od kuszy lenić się, nie? Masakra. Znaczy ten ziomek się trafi, że nie wiem dlaczego on stoi. Opuszczam stanowisko na makinie oblężnicy. Dobra, olać to. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku... Czy ja mogę to zrobić? Mogę, choć trzeba było, żeby oni zbierali ten kamień tutaj najlepiej. Dobra, idziemy. Uwaga! Szybki marsz! Pozycja tarczy jest korygowana.
Weźcie tam podejście. Aczkolwiek nie chciałem, żeby wszystkie tarcze tam poszły, ale okej. Zobaczmy. Nie mogę zabudować na jego niestety. O, już? Ma sporo kamienia na niśli. No, dokładnie. No tak słabo. Nie no, no, co tam? Walić tam i tyle, to samo tutaj. Po prostu strzeliwujcie. Kasy nie ma to. Tu to samo. Długotrwały ostrzał będzie. No. Weź idź go tam zabij. Po dwa życia zabierają, nieźle. Ostrzeliwują. Dobra, bo potrzebujemy kuszników, się tam podejdzie i się wesprze chłopaków jakimś sprzętem. Zbici, no ten tam staje niepotrzebnie. Idźcie tędy, będzie bezpieczniej. Albo zbierajcie się w ogóle tam. O, ale mamy drewno. O, to też dobra informacja dla nas. Można to sprzedać. Dobra, zrobimy tu masę chyba tarcz. Żeby je przerobić na coś użytecznego. A niby dlaczego? Aaaa! Nie można tutaj tego zbudować. Ale dowaliłem podwójnego misklika, aż jestem z... No kurcze! Ręce mi się trzęsą chyba. Wiecie. Nie można tutaj tego. Stresujecie mnie, to się oglądacie chyba. Dobra, no odejdźcie już wszyscy, okej. Okay. Dobra, jest git. Szkoda, że tutaj jest takie akurat, że mogłoby. Tylko, a bo dobra, wiecie co, to skasuję, bo tam wiem, że i tak jest więcej niż potrzeba. No, idźcie pobawić gdzie indziej. O, to nie jest moje. Możemy koledze zniszczyć jedno. Dobra. Nie można tutaj tego zbudować. Na bagnach w ogóle będą ludzie mieszkać. Prawie jak pewien obóz na bagnach. Dobra, oni sobie siedzą tutaj. Wszyscy tego bronią, więc bardzo dobrze sobie radzą. Tu trwa ostrzał non-stop. No widzicie, oni tutaj kasę robią, bo oni są w bezpiecznym miejscu, ale reszta... Już tak dobrze im nie idzie, nie? Dokąd idziemy? Dobra. To pogrom. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Na rozkaz! To pogrom. Brak dostępu. Na ramię broń. Co on zamknął? Gotowi do boju, sir. Na pozycjach. Wyruszamy. Twoja popularność spada. O, piwa? Mniej. O. Dobra. Mamy 138 mieszkańców. Całkiem sporo. Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam brud. Dobra, zapraszam panowie. A, bo oni cały czas piją, żeby to zniszczyć, nie? Wybaczcie. Tu boty w ogóle podpalają się non stop, to nie? To jest trochę upierdliwe, dobra. Nie masz tu drewna, okej, okay. Zrozumiałem. Jak zobaczyłem, że oni tam idą, to
No tu wycięli, dobra. Okej. Wiadomość od kalifa. Minus jeden, za mało alkoholu. Pomódlcie się. Na pewno wam pomoże. Jesteśmy gotowi. Potrzeba nam broni. Dobra, sprzedajmy trochę tutaj zbroi. Pozdrawiamy cię. Idziemy. No proszę przejść. Nie można tutaj. Poróbmy po prostu tarczę na radę. Nie można tutaj tego buduje sprzęt oblężniczy. Ale przecież spróbujmy je tam zmieścić gdzieś. Nie można tutaj buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie wszystkim. Nawet nie tutaj w tym kwadracie ich to zabiorę niepotrzebnie. Jaka łaskawość? Przygotować sprzęt. Wszystkie tarcze powstały. Pozycja tarczy jest. Najgorsze jest to, jak chcesz złapać szybko tarczę jednym kliknięciem, a to nie da rady, bo wiecie, bo to oni wtedy wyjdą po prostu z obsługi danej maszynki. Szkoda, że nie mogę ich jakoś tak, wiecie, rozrzucić bardziej, nie? Żeby się rozproszyli mocniej. O, można to nawet tu budować. Dobra, dawać. Nie, no zaatakuj go tam może, czy coś? Nie mam pojęcia. Pozycja tarczy jest korygowana. Ser. Na ramię broń. Szybki ma. Za mi do boju, ser. Ta pozycja. Uwaga! Na rozkaz! Brak dostępu, ser. Od wiadomość od kalifa. Trzymaj się z daleka od moich ziemi, z daleka powiedziałem! No i tu kusze robią porządek, widzę już. Jesteśmy dobra, gotowi. Dawaj tutaj chłopaków. Ależ ciężka ta zbroja. Na rozkaz! Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam nowych. No to jest właśnie problem z tą zwykłą twierdzą. Ile ja mam tego wojska? No 300 chyba mogę mieć w tym momencie, nie? No bo jeżeli zbliżam się do maksimum liczebności, mając taką armię jak mam obecnie, to ewidentnie to 300 chyba jest max. Dobra, zobaczmy. Czy by dalibyście radę ich... Nie, nie widzicie ich. A tata? Aaaa! Aha. Coś się źle zrobiło i oni nie zajarzyli, że... Likwidujemy to. Walcie w to. O, a tak idzie. Dobrze, że tutaj są moi kusznicy. O, ci jak ich zatrzymają i oni stają w jednym miejscu, to są po prostu pacyfikowani, nie? Skład zapasów jest zapełniony, mój panie. Strzelani. Mówię, no kusza to jest po prostu w tej grze przegięcie. W sensie, no jakbym miał walczyć z botem, to okej, to się przydaje, nie? Do zmasowanych jego ataków obrony. Ale jeżeli chodzi o taką grę typu, że ja na przykład się tutaj, jak widzicie, miał bronić i ktoś nawali, czyli człowiek, takich kusz tyle, nie ma szans na zdobycie zamku bez jakiegoś zmasowanego ataku katapultami. A też można, wiadomo, narobić masę, chociażby mangonel na wieżach i wtedy masa katapult zostanie szybko zmiażdżona, że tak powiem. No bo one będą dostawać po kilka naraz, nie? Dobra, tutaj to padło. Wrzucisz im tam... Nie, no dobra, krowy nie muszę wrzucić, ale tym można by wrzucić krowę. W sumie tutaj, tak od labeki. A, nie trafili. Dobra, nie będę rzucał. No to chyba go zabije już. No dobra, to ja tu potrzebuję w takim razie dużą ilość inżynierów na te dwa zamki. Aha, maksimum wojska mam. Ekstra. No ale dobra, zaraz zabijemy tego jednego, to wzrośnie. On go załatwi, czy nie? Ale chyba tak, bo idzie pikinierami, więc szybciej tam wejdzie raczej. Dobra, tu kusznicy pomagają, więc nie będzie problemu. Dobrze też, że przestali strzelać akurat. A, dobra, wiem, coś się zepsuło. Boty widzą tutaj tego przeciwnika jako bliższego, mimo że on, wiecie, musi obejść mapę i pewnie ginął, przechodząc koło jego bazy. No, ale teraz to już nie będzie problemem. Zabijcie, okej. Zniszczy to.
Trzeba było zacząć od tego. Dobra. Gdzie się chłop zgubił? A może z kuszy, z balisty dostał tej tutaj zwierzę, jak przechodził. Wiadomość od lwiego serca. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem twoich osiągnięć. Dobra, idziemy. Co rozkażę? No, tutaj takie wiecie. Coś idą, próbują, ale niewiele z tego wynika. Na pozycjach. Mam fajną pozycję. Jak możemy pomóc? Buduję wiadomość od szeryfa. To mój zamek właśnie niszczysz. Idź sobie. Znowu coś mi pękło chyba. Wasza łaskawość? O, to... Zobaczcie, co tutaj się dzieje, nie? Fakt, że długo to zajęło, no bo ten ostrzał już trwa trochę czasu, ale mimo wszystko efekt jest bardzo dobry. Zwłaszcza, że to nas nic nie kosztuje, nie? Że to tutaj stoi i cały czas strzela, więc no to całkiem spoko. O, tutaj tak naprawdę jest, że wyślemy wojsko i on pęka. Dobra, o. Sojusznik czy... sojusznik, dobra. On tutaj gdzieś idzie tym wojskiem. Dobra, my czekamy na nasze inżynieryjne wsparcie. Dobra, tu widzę, że chłopaki idą. Tak naprawdę no... Tak naprawdę tutaj jak widzicie, no to jest na takiej zasadzie, że ja używam kurz do przebijania, raczej do obrony katapult, po czym dorzucam je do nich, no kusznicy do obrony katapult, tarcze do obrony kuszników i rycerze do, że tak powiem, likwidacji już ewentualnego lorda. Dobra, oni tam idą dopiero. Czy ja mogę coś zbudować? No, no na szczęście mogę, bo się bałem, że gra mi zablokuje możliwość budowy, nie? A co za chłop? Skąd on mnie strzela? Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Na rozkaz! No i dobranoc. Dobra, nie strzelajcie, już starczy. Dobra, to możecie opuścić faktycznie. Przygotowaliśmy narzędzia. Katapulta przygotowana do miotania. Dobra, dawać tych kuszników tu niżej, bo faktycznie. Gotowi do boju, sir. Na pozycjach. Pozycja tarczy jest. Gdzie jest Mangonela? Tu jest, dobra. Nie, to wjeżdżamy z tej strony i niszczymy wszystko, dobra. 17 jest. Jaka łaskawość? Tu mamy jeszcze 33 chłopów. Czy oni tam wejdą? To nie wiem, z której strony oni podchodzą. Zabiłem sobie właśnie przed chwilą tego chłopa, bo widziałem. Trzeba coś zbudować? Zajmuję stanowisko. Zajmuję stanowisko na maki obleżnicze. Dobra, 20. No 30 to powinno starczyć. 13, jedziemy. Katapulta przygotowana do miotania. Póki Mangonela się nie odpali. No, no właśnie się odpaliła, to niedobrze. A to nie do mnie, dobra. Dobra, tu podchodzimy, tu kusznicy podejdą z nami. No. Katapulta przygotowana do miotania. Zrobimy co na katapultę. Katapulta przygotowana do miotania. Rycerze, chodźcie. Ci też. Trochę was mało, ale nic nie poradzę. Nawet nie mogę. Jeszcze mi nikt nie zginął. Spoko, nie? Ajajaj, czemu on zaczął do mnie nagle rzucać? Za blisko jestem? Dobra, cicho tam. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapultę. Zbrojownia jest zapełniona. Przygotować katapultę. Ile piwa na składzie? 180 beczek piwa. Doskonale. Tarcza przygotowana. Potrzeba kamienia. Przygotować katapultę. To pomoże. Przygotować katapultę.
katapultę. Uwaga, krowa na blaku. No nie dorzucili, szkoda. Spróbujemy, aczkolwiek nie sądzę, żeby się udało. Nie no, rzuca we mnie. Niedobrze. Zrobimy co w naszej mocy. O kurde, on CHUP podpalił, to niedobrze. Pozdrawiamy cię. Wleję tu olej pewnie. Dobra, cofnijmy się. Kurde, sam swoich trafiłem i to tak porządnie. Ale żebym to zrąbał. Tragedia to była, co to teraz zrobiłem. Tak se porządnie przywaliłem. Ze 20 to ja sam zabiłem. Dobra, dajmy prędkość ze 200, bo już mi się nie chce czekać. Zanim oni tam dojdą, to... Ta mapa jest po prostu za słaba na boty. Pozdrawiamy cię. Idziemy. Może jemu się akurat uda. Ruszać się. Przygotowaliśmy narzędzia. Zajmuję stanowisko na maszynie przygotowana do miotania. Ile inżynierów on w ogóle ma, nie wiem z jakiego powodu. Katapulta przygotowana do miotania. Zrobimy co w naszej mocy. Przygotować katapult. Przygotować katapult. Przygotować katapult. No i nie. Jesteśmy gotowi. Na 200 ile czasu im tutaj dojście zajmuje. To stanowisko jest nieosiągalne. Tarcza przygotowana. Katapulta przygotowana do miotania. To pogrom. Przygotować katapultę. Spichlerz jest zapełniony. Czy chyba nic nie ma z tego zamku? Doskonale. Mój panie. Chłopaki idą i idą, dojść nie mogą. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Czekamy na rozkazy, aby ci służyć. Widzicie, jak często ta właśnie trafia, nie? Mangonela, masakra. Ale powinni dać sobie radę mimo wszystko. 27, dobra. Uciekamy. Dobra, dawać chłopaków tutaj. Mama mówiła mi, bym bardziej uważał na ziemię. No tu, rajcie. Czy wiecie co, ja zrobię to tak. Idźcie tutaj. Przynosi owoce. Brawo, dzielny sojuszniku, brawo! Jesteśmy gotowi! Wiadomość od Lwiego Serca. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem twoich osiągnięć. Katapulta uruchomiona. Przygotować katapultę. Zostaw ten zamek w spokoju, ty nędzny, zakuty łbie! Zrobimy co w naszej mocy. Katapulta uruchomiona. Na pozycjach. Uwaga! Przygotować katapultę.
przygotowana. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Na rozkaz. Sir, na ramię broń. Przygotować katapultę. 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 Brawo. Potrzeba kamienia. Przygotować katapultę. Tarcza przygotowana. Katapulta przygotowana do miotania. Opuszczam stanowisko na machinie oblężniczej. Jak możemy pomóc? Buduję sprzęt oblężniczy. Zbrojownia jest zapełniona. Na pozycjach. Uwaga! Na rozkaz. Tarcza przygotowana. Ser. Szybki mar. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Mam nadzieję, że on skład zapasów jest zaprzemiony. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Pozdrawiamy cię. Spróbujcie naszej stali. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Co to takie wytrzymałe? Zabił go tymi! Co za chłop, nie? Zabił go włócznikami. To było niezłe. Idziemy od razu po następnego. Wow! Ale kuszników masa. Wiadomość od wezyra. To nie było przepowiedziane. Nie powinienem umrzeć. Pozdrawiamy cię! Spiklerz jest... Trzeba coś zbudować? Wiadomość od króla. Ajajajajaj, tutaj o! Zasłońcie ich. Tego dnia rozprawiłem się z kolejnym strażnikiem. Jesteśmy gotowi! Wiadomość od szeryfa. Dlaczego nie pójdziesz i nie zagrasz z kimś innym? Nie ma przejścia? Wiadomość od szeryfa. No, i znowu kończą się pieniądze. Dajcie mi tu poborkę podatkowego. Nie ma co na razie iść, bo jest tu tylu żołnierzy, że zginiemy jak podejdziemy. Aczkolwiek z drugiej strony. Dobra, idziemy. Powinniśmy zdążyć może. A, w sumie mogę tak zrobić. Wesprych. Chociaż nie, dobra, chyba powinien zacić. Chociaż. Przestańcie strzelać. Dobra, zabici. Zostali zabici tutaj obrońcy, można powiedzieć, więc powinniśmy dać radę. I pyknięta 60 misja, 70 znaczy się. Zwycięstwo, ona nie była ciężka. Zważywszy na to, że w ogóle mieliśmy robić co chcieliśmy. Znaczy w sensie, no mieliśmy zabezpieczone zaplecze i cały zamek w ogóle przez Filipa, to łatwiutka. No i dobra, to tyle w tym odcinku, a my widzimy się w następnym. Siemaneczko.